przyszliśmy do Pana, żeby porozmawiać o tym, co ciekawego w branży inwestycyjnej będzie działo się w Zalesiu w roku 2023. Gdyby mógł nam Pan Wójt opisać najciekawsze projekty, najciekawsze punkty wpisane do budżetu, do realizacji w tym roku, co by to było? Tak, rozpoczęliśmy rok 2023. Wiadomo, że początek roku to czas planów, planowania inwestycji. My w gminie Zalesie zaplanowaliśmy kilka takich ważniejszych, chyba o wszystkich nie będę też w tym miejscu mówił, żeby też zasiać troszkę niepewności wśród mieszkańców. Może coś nowego jeszcze się pojawi do wykonania, ale chciałbym tutaj dzisiaj powiedzieć o jednej najważniejszej chyba inwestycji drogowej. Mówię tutaj o inwestycji drogowej, na którą gmina otrzymała bardzo duże dofinansowanie, bo to prawie 10 milionów dofinansowania. Łączna wartość całej inwestycji to około 13 milionów. Mówię o drodze powiatowej, przebudowie drogi powiatowej od miejscowości Nowosiółki przez Berezówkę aż do Mokran Nowych. Jest to odcinek prawie 6-kilometrowy. To jest jedno z największych drogowych inwestycji w gminie Zalesie w ostatnim czasie. Planujemy tam zrobić wymianę nawierzchni asfaltowej, jezdni, ale też w terenie zabudowanym będzie wybudowany chodnik dla mieszkańców, żeby też bezpieczeństwo postawić na wysokim poziomie. Być może ścieżka rowerowa? To modne teraz. Akurat ścieżka rowerowa nie zmieści się w pasie drogowym, bo pas drogowy jest ograniczony, ale chodnik jak najbardziej z odwodnieniem też tej drogi, bo wiadomo, że tych opadów i wody akurat w rejonie Berezówki jest dosyć sporo, także myślę, że po zakończeniu inwestycji wszyscy mieszkańcy będą z tej inwestycji zadowoleni. Dlaczego akurat wpadła na tą drogę? Co zdecydowało? No ta droga już jest w bardzo złym stanie. Co prawda jest to droga powiatowa, na którą gmina Zalesie złożyła wniosek o dofinansowanie z Nowego Polskiego Ładu. I to trzeba tutaj też złożyć podziękowania, że otrzymaliśmy dofinansowanie na tą drogę. Przeprowadziliśmy postępowanie, także wyłaniające wykonawcę tej drogi. Wykonawcą jest firma Transbet, pana Mariana Wojtyłka. Przekazany już został plac budowy, także myślę, że za chwilę ciężki sprzęt już wejdzie na plac budowy. I będzie to inwestycja jednoroczna? Będzie to inwestycja jednoroczna. Myślę, że w tym roku już zostanie, do końca roku 2023 nasi mieszkańcy pojadą już nową drogą. Wraz w jednym projekcie jest też zamieszczona przebudowa drogi w Malowej Górze, łączącą Malową Górę z Dobryniem Kolonią. To jest taka droga wewnętrzna, którą pierwszy etap wykonaliśmy w roku poprzednim. W tym roku, w związku z tym, że też otrzymaliśmy to dofinansowanie, będzie uzupełniona do samego końca, będzie cały odcinek już asfaltowy. To bardzo fajna droga łącząca właśnie te dwie miejscowości. Myślę, że mieszkańcy Dobryń Kolonii, jak i Dobrynia Dużego będą też z tej inwestycji zadowoleni, bo znacząco skróci im się droga, czy to do kościoła, do Malowej Góry, czy też na cmentarz, którzy odwiedzają tam swoich bliskich na tym cmentarzu mieszkańcy, czy Dobrynia Kolonii, czy Dobrynia Dużego, ale też i Dobrynia Małego, bo to też trasa, droga w ciągu jednej trasy. Myślę, że w tej inwestycji? Jeśli mówiłem o kwocie 13 milionów, to jest wszystko w jednej wartości. Są to dwa zadania w ciągu jednego wniosku. O większej ilości dzisiaj może nie będę jeszcze mówił, bo wiadomo, że plany inwestycyjne to plany na cały rok, ale te, które mamy już, które są już pewnikami, te o tych możemy tu dzisiaj rozmawiać. Jeśli chodzi o budynki infrastrukturalne, które mamy w gminie, to w tym roku do budżetu naszego też wpłynęło kilka takich pozycji, chociażby jak remont i dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych. Na to też otrzymaliśmy środki zewnętrzne. Będziemy chcieli dostosować nasz budynek dla osób niepełnosprawnych. Będzie to poprawa
łazienek na dole, na parterze Urzędu Gminy, ale także punkt obsługi interesanta niepełnosprawnego, programy tak jakby do obsługi tych osób. Także myślę, że taka osoba, jeśli będzie chciała załatwić sprawę w naszym urzędzie, będzie miała ułatwiony dostęp w tym temacie. Powiem jeszcze też o budynkach, które służą naszym mieszkańcom, czyli o świetlicach wiejskich. Chcemy w tym roku wybudować nową jedną świetlicę. Chcemy zrobić też projekty na dwie kolejne. Jeśli mówię o budowie, to mówię tutaj o miejscowości Kijowiec Kolonia. Tam już zostały poczynione pierwsze kroki. Odbyłem osobiście takie spotkanie z mieszkańcami. Zrobiliśmy ilustrację terenu, w którym miejscu ta świetlica najlepiej, żeby powstała, żeby to było miejsce jak najbardziej centralne, dostosowane też do potrzeb mieszkańców. Także odbyliśmy takie spotkanie, mamy jakiś typ, teraz prowadzimy rozmowy z właścicielem tego gruntu, bo grunt jest na tą chwilę prywatny i chcemy po prostu odkupić od tej osoby ten grunt, żebyśmy mogli tą inwestycję wykonać. Liczymy na to, że w tym roku, że rok 2023 to będzie rok, kiedy ten budynek powstanie w tej miejscowości. Mówiłem też o dwóch projektach. Zechcemy wykonać dwa projekty budowlane na budowę dwóch świetlic. Mówię o miejscowości Chorbów i Lachówka Mała. To są takie miejscowości, gdzie co prawda nie są to duże miejscowości, ale to są takie miejsca, gdzie nie ma takiego budynku, w którym mogłyby się spotkać osoby, chociażby zrobić wybory sołtysa. Musimy zrobić akurat w miejscowości Chorbów w tym roku, w tym miesiącu pewnie jeszcze też wybory sołtysa, bo nasz sołtys obecny niestety, ale odszedł, zmarł i będziemy musieli ponawiać wybory. Ale to są właśnie te miejscowości, gdzie tych świetlic nie ma. I to są sytuacje, które uwypuklają właśnie ten problem, że takie to są właśnie miejscowości powinno jednak się znaleźć. Dokładnie tak. Lachówka Mała to może, jak sama nazwa wskazuje, mała miejscowość, ale jest tam bardzo dużo dzieci. Także w poprzednich latach wybudowaliśmy tam plac zabaw. Myślę, że bardzo często uczęszczany przez dzieci. I zostało nam miejsce, gdzie kupowaliśmy też działkę od właścicieli prywatnych. Wybudowaliśmy plac zabaw, a w rejonie placu zabaw zechcemy zaprojektować w tym roku też świetlicę wiejską. Jeśli chodzi o Chorbów, jeszcze tej lokalizacji też nie mamy, ale będziemy rozmawiać z mieszkańcami, żeby takie miejsce centralne znalazło się. Pomimo tego, że robimy nowe projekty, chcemy wybudować nową świetlicę, to chcielibyśmy też nowe świetlice, stare świetlice, które już są wybudowane w naszych miejscowościach, troszkę poprawić ich stan wizualny i funkcjonalny, tak? Bo zaplanowaliśmy w naszym budżecie środki na remont świetlicy w Dobryniu Małym. To świetlica budowana no pewnie w latach 90., a może myślę, że około 90. lat budowana. Przeszła już raz gruntowny remont. Dziś wiadomo, że standardy takich budynków są wyższe, dlatego chcielibyśmy też dostosować ten budynek, poprawić troszkę i z zewnątrz, dobudować nam ogrzewanie centralne, żeby osoby też i w okresie zimowym mogły z tego budynku korzystać. Podobny remont będziemy chcieli wykonać w Dobryniu Kolonii. To też był wniosek mieszkańców, tam zawiązało się koło gospodyń wiejskich, które zaczęło aktywnie też w tej miejscowości działać. Taki wniosek do nas złożyli, żebyśmy mogli im poprawić warunki użytkowania tej świetlicy. I ten wniosek uzyskał naszą też akceptację, także w tym roku zechcemy doprowadzić tam też ogrzewanie, zrobić, żeby całorocznie można było prowadzić tą działalność. Ale i łazienkę, i wyposażyć kuchnię. Panie wójcie, w tegorocznym budżecie w dziale inwestycje kilkanaście punktów do zrealizowania. To ambitny budżet? Czy to kolejny też również i trudny rok dla samorządów, również dla gminy Zalesie w realizacji planów rozwojowych? To znaczy dla gminy Zalesie ostatnie lata w ogóle są trudnymi latami do sporządzenia budżetu.
Aczkolwiek budżet, który został uchwalony przez Radę Gminy na rok 2023, jest wariantem optymistycznym i myślę, że większość tych pozycji, które zostały umieszczone na tej liście, zostaną zrealizowane. Myślę, że też wsparciem dla nas będzie dużym budowa wiatraków i podatek, który wpłynie na nasze konto. Liczymy, że ta inwestycja zostanie jak najszybciej zakończona, a nasi mieszkańcy będą korzystać z tych funduszy. Czy te pierwsze właśnie pieniądze z tych wiatraków mogą wpłynąć jeszcze w tym roku? Liczymy na to, że jeszcze w tym roku wpłyną, aczkolwiek będzie to zależało od inwestora, kiedy faktycznie zakończy inwestycję. Inwestycja musi być oddana do użytku, funkcjonować, żeby móc płacić za nią podatki. Tak, tak prawo podatkowe jest tak skonstruowane, że inwestycja musi być zakończona, odebrana i funkcjonować i wtedy inwestor składa deklarację podatkową i dopiero od kolejnego roku jest pobierany podatek. No to dwa zdania być może jeszcze wyjaśnienia dla tych, którzy może nie wiedzą, o jaką inwestycję chodzi. Tak, mówię tutaj o budowie farm wiatrowych w miejscowości Nowosiłki, Dereczanka, Kijowiec, Kijowiec PGR i Kijowiec Kolonia, bo powstało tam 10 wiatraków, 10 instalacji do produkcji energii z wiatru. To inwestycja prywatna, firma Ponterm Farma Wulka Dobryńska realizuje na naszym terenie, ale myślę, że chyba wszyscy już mieszkańcy, nie tylko gminy Zalesie, ale gminy i Biała Podlaska, i Sterespole, bo wiatraki widać naprawdę z bardzo dużej odległości. Widzieli to inwestycje. Widzimy, jeśli ktoś się dobrze przypatrzy, również z okolic warszawskiej, skrzyżowania warszawskiej z obwodnicą Białej Podlaskiej. Tak, dokładnie. Ja wczoraj osobiście jechałem przez Sławacinek Stary i z tamtego miejsca widziałem właśnie te wiatraki. W linii prostej 25 km, drodzy Państwo. Czy również Urząd Gmina wyliczyła mniej więcej, jakie mogą być to środki? Czy to będzie poważny zastrzyk finansowy dla gminy? No liczymy na około 1,5 miliona. Rok w rok? Rok w rok. Panie wójcie, spotkamy się za kilka miesięcy, zobaczymy, jak wygląda przebieg z realizacji zadań zaplanowanych na rok. Dziękujemy za rozmowę. Zapraszam serdecznie.